Siema wszystkim, ja mam na imię Jarek i dzisiaj postaramy się wam poopowiadać jakieś ciekawe rzeczy właśnie odnośnie dropów. Ja tak w skrócie mam 20 lat, więc nie ukrywam, że na rynku krypto jestem dopiero od niedawna, bo zaczynałem właśnie jak byłem w liceum tak 2-3 lata temu. No tak w 2020-2021 roku, kiedy Bitcoin był na ATH, czyli jak tam było tak 60-65 tysięcy dolców, każdy zrzucał, to ja mówiłem na mnie i go kupowałem. No więc to były moje początki. Pamiętam, że jak pierwszy raz płaciłem w krypto 500 zł, to miałem jakoś $120, miałem to na głównej sieci Ethera. Wiecie, w hoście transakcja zjadała mi 30% portfela, więc no ciężko było ten kapitał pomnożyć. Tym bardziej, że kupiłem sobie Lunę, MetaHero i inne zajebiste projekty, które mam do dzisiaj. I dlatego, że no niestety na mojej pierwszej hoście nie udało mi się za dużo zarobić. I poza, wiecie, moimi marzeniami o tym, że będę jeździł Lambo i będzie wszystko super już po 2 latach. Bo jak pamiętam, zaczynałem w liceum, wiecie, patrzyłem na M-Coinik, który dziennie robią 20%. No to ja sobie wyliczyłem, że po miesiącu to ja będę miał razy 150. Mówię, ale łatwa gra, nie? Ja nie wiem, jak to można nie zarabiać hajsu. No ale jak widać, no niestety mi się nie udało i Lambo jeszcze w Dubaju nie mam. Dlatego musiałem znaleźć jakiś sposób, jak w młodym wieku, nie mając dużego kapitału, no w jakiś sposób w miarę szybko ten kapitał zdobyć. I po tym jak, no tak się czasami śmieję, że zamiast budzików do szkoły budziły mnie właśnie margin call'e, bo no jednak analiza techniczna nie była moją mocną stroną, no to uznałem, że airdropy są tą metodą czy tym sposobem, jak w łatwy sposób, może nie łatwy, ale w miarę szybki, nie mając dużego kapitału i będąc małolatem, który ma ambicje i dużo entuzjazmu, mogę ten kapitał rzeczywiście zarobić. I tak zrobiłem swoje pierwsze kilkadziesiąt tysięcy dolców. No aż myślałem, że rzeczywiście to jest na tyle nisza, na tyle dobra nisza, że warto się w tym wyspecjalizować. I tak jak temat mojej prelekcji brzmi, czy airdropy to praca, hazard czy inwestycja, no to nie ukrywam, że tak jak pewnie sami zobaczycie, no jest to połączenie w sumie wszystkich tych 3 czynników, bo z jednej strony musimy wykonywać jakieś transakcje, za które nie wiadomo, czy cokolwiek dostaniemy, w ogóle cała ta spekulacja, że wiecie, że inwestujemy w jakieś projekty, często musimy przypalić tam hajs, za który nie wiadomo, czy cokolwiek dostaniemy, jest to dość enigmatyczne, tym bardziej wiecie, jak mówimy na rynku krypto o tym, to już to brzmi tak, nie, w sumie nie wiadomo, czy wiecie, czy w ogóle coś za to będzie, a jak mówimy komuś spoza rynku krypto o tym, no to to w ogóle brzmi jak, wiecie, Amber Gold i piramida finansowa. Natomiast przechodząc do takiego wstępu, jak działają w ogóle airdropy kryptowalut i na czym to w ogóle wszystko polega, bo domyślam się, że niektórzy tutaj są pierwszy raz, nawet jak rozmawiałem z niektórymi osobami na sali, o teraz lepiej? Super. To trzeba było mówić, że mnie słabo słychać, a nie się nazywacie. Okej, jeśli chodzi właśnie jak działają te wszystkie airdropy kryptowalut i na czym to w ogóle polega, bo większość z was pewnie może nie mieć pojęcia, to gdy powstaje sobie jakiś projekt właśnie w świecie Web3, czy ogólnie związany z kryptowalutami, no to on na początku potrzebuje społeczności, czyli kogoś, kto będzie testował te wszystkie mechanizmy, procesy, infrastrukturę i tak dalej. Ja bym to trochę porównał do takiego tworzenia banku, czyli po prostu powstaje jakiś bank i potrzebuje społeczności, czyli takich wczesnych użytkowników, którzy będą sprawdzać, czy przelewy dochodzą, czy nie wiem, bliki działają, czy wpłaty, wypłaty działają, czyli będzie takim testerem, czy w ogóle ten cały system, że tak powiem, ta infrastruktura albo po prostu produkt danego projektu się spina, no i później produkt z tymi wynikami, które osiągnie dzięki tej społeczności, która pomagała rozwijać ten projekt na wczesnym etapie, idzie sobie do VC-ków, do inwestorów, czy po prostu do ostatecznych klientów, chwali się swoimi wynikami i może w ten sposób po prostu wprowadzać już ostateczną wersję swojego produktu na rynek, a nie dopiero po wprowadzeniu produktu na rynek czy sprzedaży udoskonalać ostateczną wersję, bo po prostu to o wiele szybciej pozwala, jakby wiecie, mieć tą ostateczną wersję, która będzie używana przez klientów czy po prostu użytkowników. Jeśli chodzi o airdropy, to aktualnie na rynku mamy 3 takie najpopularniejsze typy airdropów. Pierwszy typ to są testnety, drugi typ to są takie sieci czy po prostu platformy, no i trzeci typ to są airdropy, gdzie dostajemy po prostu różne tokeny za staking. I pierwszym typem są właśnie testnety, gdzie musimy przepalić bardzo mało środków, bo bardzo często one są po prostu darmowe, wystarczy pobierać darmowe tokeny, czy takie darmowe, no, często to się nazywają po prostu takie tokeny Goreli ETH z takich darmowych kraników, które używamy po prostu właśnie do wykorzystywania w tych projektach czy na tych platformach. Nie musimy tam właśnie angażować praktycznie w ogóle swoich środków, ale musimy poświęcić bardzo dużo czasu, aby to wszystko testować, bo z racji, że to jest bardzo często na takich podstawowych, że tak powiem, wiecie, jakby levelach rozwoju, to my naprawdę jesteśmy takimi pierwszymi użytkownikami. Te transakcje często idą bardzo długo i trzeba się dużo namęczyć, żeby rzeczywiście te wszystkie zadania wykonywać. Kolejną dziedziną, czy tam kategorią dropów są właśnie te dropy od sieci i platform, gdzie po prostu musimy już przepalić jakąś swoją kasę, musimy wpłacić swoje fizyczne pieniądze właśnie przykładowo, nie wiem, do Ethera, żeby działać na L2 albo do jakiejś innej kryptowaluty, zależy pod jakie dropy działamy. Musimy się właśnie też tam napracować, żeby rzeczywiście te transakcje wykonywać, ale z racji, że jest to już bardziej zaawansowany jakby poziom rozwoju platformy czy jakiegoś projektu, to te transakcje czy po prostu aktywności idą o wiele łatwiej i o wiele szybciej. Natomiast nie ukrywam, że właśnie często, jak opowiadam, bo teraz są bardzo popularne dropy właśnie projektów L2, czyli drugich warstw Ethera, jak pewnie kojarzycie ZK Sing, Linea, Scroll, ZoraBase. No to wiecie, dla osób, które w ogóle są spoza krypto, to brzmi absurdalnie, że musimy wziąć swój hajs, wpłacić jakby do tych projektów, przepalić go na transakcje na gaz, jeszcze się na tym napracować i ostatecznie może coś dostaniemy, i to jeszcze, jakby wiecie, nie jest zapewnione i może to będzie coś warte. No to jak tego opowiadam, nie wiem, czasami moim rodzicom czy nie wiem, znajomych, którzy są spoza krypto, no to wiecie, jakby tak funkcjonowała gospodarka, że musimy iść do pracy, wyłożyć swój hajs, napracować się, a później szef może, no może dostaniesz wypłatę młodziutki, a może nie. No to wiecie, to prawdopodobnie nie mielibyśmy co jeść, ale tutaj właśnie tak to działa. Ostatnią kategorią jest staking, gdzie tak naprawdę nie musimy wcale poświęcać swojego czasu, bo wystarczy wrzucić często nasze środki w pula albo po prostu zastake'ować i za to, żeby pożyczamy, to jest trochę jak lokata w banku, czyli zamrażamy nasze środki, często dostajemy airdropy, czyli tokeny innych projektów powiązanych z tym projektem albo po prostu w jakiś sposób skorelowanych. I przechodząc już do konkretnych przykładów, pierwszym przykładem będzie właśnie Data Ownership Protocol, czyli projekt, który w ostatnim czasie, ogólnie wszystkie przykłady będą z ostatniego czasu, który w ostatnim czasie miał swój airdrop i to był testnet. I ten projekt ogłosił, że każdy, kto chce, może sobie po prostu dołączyć do naszej społeczności, nie? Czyli jakby wiecie, rozwijamy produkt, rozwijamy sieć, jeśli chciałbyś nas wesprzeć, jakby nic nie obiecujemy, ale za to, że nam pomożesz udoskonalić ten produkt, dasz jakiś feedback, będziesz wykonywał te działania, to w momencie, gdy osiągniemy sukces, możliwe, że po prostu jakoś cię wynagrodzimy. No i dużo osób jakby zaryzykowało, postanowiło poświęcić ten swój czas, żeby wykonywać transakcje, aktywności, czy ogólnie jakby pomóc w rozwoju projektu. No i niedługo po tym projekt ogłosił, że rzeczywiście te osoby, które zaryzykowały, poświęciły swój czas i w pewien sposób pomogły na takich bardzo wczesnych etapach rozwijać ten projekt, dostaną airdrop, czyli po prostu tokeny tego projektu, które później będą mogły sprzedać na rynku jako swoje wynagrodzenie. Drugim przykładem jest Starknet i Wormhole. Są to projekty, które airdrop miały w zasadzie stosunkowo niedawno, bo Starknet miał w lutym, w ogóle 14 lutego chyba był ogłoszony airdrop, dlatego że deweloperzy się śmiali, że informatycy, czyli osoby, które głównie przy tym pracują, nie mają dziewczyn, dlatego 14 lutego na walentynki dali im airdropa. Natomiast właśnie wtedy było ogłoszenie i każdy, kto, tak jak możecie zobaczyć sobie teraz w kryteriach, wykonywał dane aktywności, czyli robił transakcje, był aktywny przez kilka miesięcy, miał określony wolumen. Wolumen to jest jakby wartość transakcji, czyli jak ja do ciebie wyślę przelew 10 tysięcy, ty do mnie, to mamy wolumen 10 tysięcy. Dostawał według poniższych kryteriów airdropa, on był średnio wart, myślę, że jak ktoś dostał 850 tokenów, załóżmy po $2, to naprawdę stosunkowo, jakby stosunek czasu i pracy, który trzeba było poświęcić i zaangażować się do tego, jakie dostaliśmy wynagrodzenie, naprawdę był dość fajny, podobnie jak w przypadku Wormhole'a. No i ostatnim jakby przykładem projektów, które dają airdropy właśnie za staking, czyli za tą trzecią kategorię, gdzie po prostu stakujemy jakiś token albo dodajemy pulę płynności, czyli po prostu zamrażamy i angażujemy jedynie nasz kapitał, są właśnie projekty, które tutaj wymieniłem, czyli na przykład Gameshift, Celestia czy Kosmos i po prostu za staking tych tokenów mogliście dostawać tokeny, czyli airdrop jakby tokenów właśnie skorelowanych z tym głównym tokenem. Często jest po prostu tak, że inne projekty wykorzystują infrastrukturę tego głównego projektu albo po prostu są w jakiś sposób połączone i na przykład Chainlink jest takim przykładem, że choć jeszcze żaden większy airdrop tam nie spadł, to jakby zapewnili, że za to, że stejkujecie jakby te tokeny Link, to wszystkie projekty, które wykorzystują ich infrastrukturę, będą jakby oddawały część tokenów właśnie dla was, jako dla stejkerów właśnie tego tokena Link. I jakby przechodząc do takich konkretnych przykładów, bo domyślam się, że każdy z was jest tutaj dla technologii, a pieniądze są tylko dodatkiem, to chciałbym wam pokazać, w jaki sposób konkretnie możecie sobie działać pod te dropy, ile można na tym zarobić i jak to w ogóle wszystko działa. I posłużę się takim przykładem Arbitrum i Starkneta, bo Arbitrum był właśnie jednym z pierwszych takich większych airdropów, od którego ja zaczynałem. Pamiętam, że Arbitrum spadł rok temu właśnie w marcu i to był pierwszy taki większy airdrop, gdzie jeden użytkownik na wallet mógł dostać około 3-4 tysięcy dolarów. Ja pamiętam, zaczynałem, byłem taki w szoku, że wiecie, że za wykonywanie jakichś transakcji dostaliście tam prawie 15 tysięcy złotych. Mówię, co ty gadasz? No i tak w ogóle się o tym dowiedziałem i zacząłem to klikać. I Arbitrum, po tym jak miało właśnie swój airdrop, jak się zacząłem w ogóle w tym specjalizować i angażować, jak to wszystko działa, to tutaj po lewej wkleiłem wam właśnie wymagania, jakie były, aby otrzymać airdrop Arbitrum. Tutaj, żebym nie przeszkadzał osobom z pierwszego rzędu, to się przesunę. No jak możecie zobaczyć, te wymagania, czy po prostu te rzeczy, które trzeba wykonywać, bardzo często są analogiczne. Z racji, że ten katalog aktywności, czyli wszystkie możliwe rzeczy, które możecie wykonywać, są dość ograniczone, to bardzo często wykonywanie transakcji, kręcenie wolumenu, integracja ze smart kontraktami, czyli po prostu z różnymi platformami, czy po prostu jakby bycie aktywnym, jest w jakiś sposób ograniczona, więc możemy do pewnego stopnia przewidzieć, za co dany airdrop od jakiegoś projektu będzie. No jak możecie zobaczyć niedługo po tym, znaczy w sumie długo po tym, bo rok później, Starknet za bardzo podobne i za bardzo analogiczne działania, tylko że na ich sieci również dał airdropa, który, tak jak powiedziałem, był wart kilka tysięcy na jeden wallet. I jeśli chodzi ogólnie o działanie, to bardzo często po wystąpieniach osoby podchodzą do mnie i pytają, jak działać, jak to klikać, szukać tych projektów, pod co działać i tak dalej. I tutaj wkleiłem wam taki screen. Ogólnie jest taka platforma jak Trust Labs. Tutaj wkleiłem wam właśnie też linki do tych platform, gdzie ja osobiście sprawdzam sobie wszystkie dane. Pierwsza stronka, czyli DeFiLlama, możecie sobie tam znajdować wszystkie platformy i ogólnie to jest najlepsze, według mnie jedno z najlepszych narzędzi, jeśli chodzi o takie narzędzia on-chain. Tam sobie sprawdzacie wszystkie platformy, projekty, TVL, czyli ile mniej więcej kapitału jest na danej sieci, jak on przepływa i tak dalej. Druga stronka to jest Dune Analytics. Tam sobie sprawdzacie, jak wasze adresy wypadają na tle innych adresów. Czyli przykładowo, jak na sali jest 100 osób, no to musimy jakoś oszacować, co trzeba zrobić, żeby być, wiecie, w tych najbardziej aktywnych użytkownikach. Czyli ile transakcji albo ile wolumenu i co muszę zrobić, żeby być jakby w takiej topce. I właśnie na tej stronie możecie sobie zobaczyć, ile średnio transakcji jest na wallecie, ile czasu działają, czy jak nie wiem, średnio to jest przykładowo 20 transakcji, 2 miesiące działania, no to jak jest na sali ktoś, kto ma przykładowo, nie wiem, wiecie, 50 transakcji i działa już pół roku, no to prawdopodobnie on jakby w tej kategorii i w rankingu jest najwyżej i on dostanie jeden z większych airdropów, więc to jest takie narzędzie, które pomaga wam oszacować, ile mniej więcej aktywności musicie wykonać, żeby uplasować się w takich top 10, top 20% najbardziej aktywnych użytkowników. I przechodząc już do konkretów, ile na tym można zarobić, bo poza tym, że oczywiście te projekty mają niesamowitą technologię, która wszystkich interesuje i na pewno zostanie z nami na długo, to myślę, że spokojnie każdy z nas mógłby, tutaj jeszcze wrzuciłem podsumowanie, ile rzeczywiście na jeden adres można było zarobić, jakby w dzień airdropa. Teraz te tokeny mają inną wycenę, natomiast tutaj wrzuciłem już taką spokojnie wycenę, gdzie każdy z was mógł te tokeny sprzedać. Na przykład Starknet po listingu miał wycenę nawet 7 dolarów, więc można było to pomnożyć razy 7, ale no jakby nie oszukuję, że no bardzo trudno było to zrobić, więc myślę, że taka cena poniżej 2 dolarów była realna, żeby te tokeny sprzedać. I to jest kwota, którą każdy z was mógł otrzymać na jeden wallet, wykonując aktywności, o których mówiłem wcześniej. I zakładając, że każdy z was na tej sali mógłby przykładowo w ciągu 1-2 miesięcy przeklikać sobie 20 adresów, bo naprawdę jeden adres nie zajmuje wiele czasu, bo jest to dosłownie, nie wiem, od 1 do 3 godzin, to spokojnie każdy z was nawet po pracy, nie wiem, siedząc sobie przed telewizorem, czy nie wiem, oglądając cokolwiek, może sobie w wolnej chwili klikać po 20 adresów pod dowolny projekt. I po prostu symulując, jakby sytuację, w której każdy z Was miałby 20 resów pod oba z tych projektów, to z samego Starkneta mogliście zrobić ponad 30 000 dolców, a z Wormhola ponad 80. I ja domyślam się, że dla wielu z Was to może być absurdalne, to brzmi jak wydmuszka, natomiast zapewniam Was, że nawet na tej sali są osoby, które się teraz uśmiechają, które zarobiły horrendalne pieniądze właśnie na tych airdropach. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale jest jeden Polak, który na Wormholu zarobił ponad 1 000 000 dolców. Nie? Jakby dosłownie gościu tak farmił na multikonta właśnie ten airdrop, że no zarobił horrendalne pieniądze i tylko wyłącznie za to, że jakby na wczesnym etapie uwierzył w ten projekt i rzeczywiście wspierał go od samego początku. I podsumowując, no tylko i wyłącznie za poświęcenie tych kilku godzin każdego dnia przez okres 1, 2, 3 miesięcy spokojnie można było na tych airdropach zarobić prawie 500 000 złotych. Dla porównania to jest koszt mniej więcej nowego Porsche Panamera, gdyby ktoś chciał wyjechać z salonu. I jeśli chodzi o przykład właśnie GameSwifta, bo jest to projekt z polskiego podwórka, który zalicza się do tej trzeciej kategorii, czyli właśnie stakingu, to GameSwift jakby w sumie, kiedy wchodził na takie wyżyny swojego rozwoju, ogłosił, że wprowadza taką możliwość, że możecie stake'ować ich tokeny, czyli właśnie zamrozić jakby ich tokeny w takim lockupie i w zamian za to dostaniecie nagrodę, która nie była bliżej określona. Czyli z jednej strony możecie zamrozić swój hajs i zaryzykować, że przez najbliższe kilka miesięcy wasza kasa będzie zamrożona, ale jeśli zaufacie i pomożecie dostarczać płynność projektowi, to możliwe, że dostaniecie za to jakieś wynagrodzenie. I tak w skrócie wygląda, teraz w sumie trochę spadł, bo teraz po 40 centów, natomiast kiedy robiłem screena, to taka była wycena tokena GameSwifta. Większość z Was pewnie słyszała o tym projekcie, natomiast tacy prawdziwi dekeni, którzy stoją tam z tyłu i się uśmiechają, mogli spokojnie skupować te tokeny poniżej 10 centów, czyli w tej czerwonej strefie to jest cena mniej więcej około 5-4 centów, natomiast nie ukrywam, że ja sam nie byłem idealnym snajperem i skupowałem te tokeny w okolicach 10, kilkunastu centów. I tak samo czysto symulując, kupując 50 000 tokenów GameSwift, które spokojnie mogliście kupić za, nie wiem, 10 czy 15 000 złotych, dostaliście już do tej pory 21 000 tokenów Star Heroes i prawie 3000 Sparty. I aktualnie w dzień jakby tego, w dzień airdropa mogliście spokojnie sprzedać te tokeny o podanych wartościach, czyli łącznie nie dość, że kupiliście GameSwifta, którego dalej macie, to dostaliście dodatkowo airdrop tokenów o wartości prawie 1 500 000 dolców. Czyli podsumowując, gdyby każdy z Was podjął to ryzyko, to za zainwestowane dosłownie kilkanaście tysięcy złotych, które i tak w międzyczasie zmieniło się na 26, bo ta cena z tych kilkunastu centów wzrosła w ATH do 80. Teraz, tak jak mówię, jest to przedział takich 40 centów. Nie orientuję się, jak dokładnie cena wygląda, więc możecie sobie sprawdzić. Więc podsumowując, z początkowych kilkunastu tysięcy złotych mogliście spokojnie zrobić x10 od wkładu, który musieliście zrobić po prostu ryzykując i inwestując w ten projekt. I jeśli chodzi o takie podsumowanie, jak działać pod te dropy i jak w ogóle zacząć, to uważam, że jedną z podstawowych rzeczy jest to, żeby ustalić sobie, pod jakie airdropy chcemy działać i mieć jakąś konkretną strategię. Bo bardzo często błędem początkujących osób jest to, że przeszacowywują sobie swoje możliwości. Czy wiecie, każdy ma wizję, że dobra, to ja teraz będę robił 100 kont, będę codziennie klikał po 50 godzin, będzie zajebiście. Natomiast często brakuje Wam później środków albo, nie wiem, połączą Was ze Sybil. W ogóle jeśli chodzi na przykład na co zwracać uwagę, to musicie zwracać uwagę na to, że często deweloperzy, czyli twórcy projektów wykluczają użytkowników za to, że tworzą multikonta. No bo każdy z nas może sobie tworzyć więcej niż jedno konto, natomiast jeśli będziecie robić transakcje między adresami albo będziecie przesyłać środki w bardzo podejrzany sposób, czyli na przykład, nie wiem, wejdziecie na adres i zrobicie naraz 50 wymian USDT, USDC, USDT, USDC, no to będzie to podejrzane, jakby nie będzie to naturalny ruch. Więc uważam, że każdy z Was mógłby poświęcić sobie jakby swój wolny czas na to, żeby się zaangażować, zobaczyć jak to działa. Ja nie ukrywam, że z perspektywy czasu, no tak jak mówię, kiedy zaczynałem i byłem małolatem, w sumie dalej jestem, ale kiedy zaczynałem, no to uważałem, że jest to najlepszy sposób, jak w miarę szybki sposób mogę dojść do większego kapitału. I tak jak mówię, brzmi to bardzo często enigmatycznie, jest to tajemnicze dla wielu, natomiast no, jeśli zobaczymy sobie, jak z perspektywy czasu wyglądały inne bańki dotkomowe czy na rynku nieruchomości, to właśnie te osoby, które były na samym początku, zaryzykowały, odnosiły największe zwroty. I mimo, że uważam, że jakby long termowo rzeczywiście pewnie z perspektywy czasu okaże się to bańką i tak jak gaming czy inne trendy, wątpię, że wiecie, będziemy całe życie zarabiać za granie w gry albo po prostu za to, że będziemy sobie kupować jakieś tam NFT-ki i nie wiadomo co z nimi zrobić. Natomiast uważam, że zawsze jak pojawia się jakaś bańka albo jakaś możliwość, to są te osoby, które w miarę szybko się wyspecjalizują w czymś i zarabiają horrendalne pieniądze. Tak jak patrzymy z perspektywy czasu, to wiecie, możemy sobie mówić, że ten, kto się w miarę szybko zaangażował, nie wiem, w bańkę AI albo w bańkę właśnie dotcomową, zrobił bardzo dużo. Natomiast właśnie tak jak w tym przypadku trzeba było podjąć to ryzyko, no bo jednocześnie wiecie, teraz się fajnie patrzy, ale zobaczcie, że te osoby musiały poświęcić te kilkadziesiąt godzin, przepalić swój hajs. Jakby te osoby, które tam wiecie, zarobiły te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, no one musiały poświęcić na przykład, nie wiem, swoje środki, za które nic nie było gwarantowane. Więc to też jest taka sukcesu cena, że z jednej strony możemy liczyć na takie bardzo duże wynagrodzenie, ale z drugiej strony ponosimy to ryzyko, że równie dobrze nic z tego może nie być. Bo ja wiecie, jakby teraz przedstawiałem wam przykłady airdropów, które są jednymi z najpopularniejszych i które dały zarobić bardzo dużo. Natomiast też jest wiele airdropów, gdzie po prostu stracicie swój czas, pieniądze i kompletnie nic za to nie dostaniecie. I uważam, że to jest największa wada i zaleta tego rynku, że no jakby na tym właśnie to polega, że osoby, które podejmą to ryzyko, będą w stanie zaangażować swój kapitał, czas, nie oczekując niczego w zamian, ostatecznie dostają największe wynagrodzenie. Jeśli chodzi o airdropy, które polecam klikać zaczynając od zera, to tutaj wymieniłem wam listę, na czym ja się aktualnie skupiam i co ja osobiście robię, co uważam, że może być bardzo korzystne w niedalekiej perspektywie czasu. Ogólnie ktoś mi kiedyś powiedział, że jak ludzie robią zdjęcia, to się podoba, więc cieszę się, że się podoba. Tak, więc tutaj wymieniłem projekty, które ja sam osobiście klikam, gdzie angażuję swoje środki, czas i gdzie uważam, że możemy się spodziewać wynagrodzenia. Tak jak mówię, nic nie jest pewne, więc musicie mieć tą świadomość, że jeśli ktoś chce wziąć hipotekę, przepalić wszystko na airdropy, to nie jest to najlepszy pomysł. Natomiast tak jak mówię, uważam, że nieważne czy wiecie, waszym marzeniem finansowym jest spłata kredytu we frankach, kupienie sobie jachtu w Monako czy nie wiem, Lambo w Dubaju, to uważam, że jednak te airdropy, biorąc pod uwagę risk to rewards, czyli kapitał, który musicie zaangażować i teoretycznie poświęcić, bo trzeba się liczyć z jego stratą, do potencjalnych korzyści jest na tyle duży, że mi jej osobiście jako osobie, która zaczynała na tym rynku, wydawało się to najlepszą możliwością, bo ja wychodziłem z takiego założenia, że gdy zaczynałem i miałem wiecie, kilkanaście tysięcy, no to no wychodziłem z założenia, że mogę sobie kupić nie wiem, Bitcoina, Ethereum albo nie wiem, Solanę, zrobię sobie nie wiem, razy 2, razy 3, może razy 5, no ale mi wiecie, 50 tysięcy złotych życia nie zmieni. Nawet sobie samochodu nie kupię, ani nie, na wkład własny nie będę miał, więc ja podjąłem bardzo duże ryzyko, które z perspektywy czasu się opłaciło. Natomiast też jakby nie każdy jest na to gotowy, że jakby chciałby przypalić te środki, jakby zaangażować się dodatkowo, jeśli chodzi o pracę, śledzenie tych projektów, wykonywanie aktywności. Dlatego tak jak mówię, ja osobiście uważam, że jest to dobra metoda na to, żeby sobie dorobić na rynku albo w jakiś sposób znaleźć dodatkową możliwość na pomnożenie swojego kapitału w miarę szybki sposób. Tutaj na sam koniec wkleiłem wam linki do moich social mediów, gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować, miał jakieś pytania albo nie wiem, teraz na rynku jest wiecie, dużo skamów, coś komuś nie działa, to bez problemu możecie do mnie pisać. Jakby możecie też pisać tak wiecie, normalnie, że siema, mam taki problem, bo ostatnio ktoś do mnie napisał taką długą wiadomość, że dzień dobry szanowny panie Jarosławie, mam na imię Kazimierz, mam 2 dzieci, jestem górnikiem, no to tak nie musicie pisać. A tutaj wam wkleiłem jeszcze taki QR kod, to jest QR kod do Discorda, który prowadzę z moim kolegą Damianem. Nie ukrywam, pod spodem jest reflink, gdzie za zarejestrowanie się na Bybicie dostajecie 100 dolców, ja dostaję 5 dych, więc to jest i tak uczciwy deal dla was. I tam jest bardzo dużo informacji właśnie jak zaczynać od zera, jak działać pod te airdropy, co konkretnie wykonywać, gdzie jesteście prowadzeni dosłownie za rękę, jak od podstaw ktoś może zacząć wykonywać określone aktywności, jesteście na bieżąco i nie musicie się obawiać o to, że podepniecie gdzieś wallet i was wyczyszczą do zera. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok, to będziecie dumni z tego, że wykonywaliście pracę i robiliście to, czego innym się nie chce, a teraz macie deszcz pieniędzy na walletach, także dziękuję.